Kolejny kraj. Wylądowałem właśnie w Laosie. Miasto, do którego przyleciałem, nazywa się Luang Prabang i mieści się w centralnej części Laosu. Widzę na imigrację. Mam nadzieję, że moja wiza zostanie zaakceptowana. Musiałem się o nią ubiegać wcześniej. Laos ma dwa główne miasta. Jest to albo Vientiane, czyli stolica mieszcząca się przy granicy tajskiej w południowej części Laosu, albo miasto, do którego ja teraz przyleciałem, czyli Luang Prabang. Podobno bardziej tradycyjne, więc jestem. No i klimatyczne lotnisko. Zobaczcie. Wyszedłem z samolotu, jeszcze nie mam imigracji, a już tutaj jakiś helikopter stoi, jakieś pola. Tak to lokalnie dosyć wygląda na razie. No to mam, słuchajcie, za mną jest całe w ogóle immigration tutaj w Luang Prabang. Maluteńkie lotnisteczko, takie naprawdę, naprawdę tycie, tycie. Procedura cała zajęła, nie wiem, chwilę, 10 minut. Wizę on arrival sobie zrobiłem wcześniej, 3 dni robocze, takie do 3 dni roboczych wyrobienie i zapłaciłem $50. Jak wychodzicie z lotniska, tutaj jest wyjście, tam jest informacja turystyczna po lewej, w ogóle spoko, bo taką książkę dostajecie za darmo, jak się zapytacie. I ona tam opisuje wszystkie atrakcje, w tym Luang Prabang, łącznie z tym, jak się poruszać itd. itp. Po prawej stronie tutaj za mną możecie sobie kupić internet. Na 3 do 6 ja jestem na 2 dni, więc kosztuje to 100 batów, $3, czy jakieś tam 13 zł. A tu są bankomaty, z których można maksymalnie wypłacić 1,5 miliona kiepów. Są taksówki do miasta. A miasto jest w ogóle, mój hotel jest tam 50 minut piechotą, więc tak się zastanawiałem, czy się w ogóle nie przejść i nie pozwiedzać trochę. Muszę się zorientować, jakie taksi, ile taksi tutaj kosztuje. Jest takie stanowisko, zaraz się zapytam. Jaki tasem kip? Mam taksówkę. To już widzę, że to taki proces jest, że jest w takich małych lotniskach, bo tak było chyba w Chiang Mai też tak było, że bilecik wypisują. 80 tysięcy kipów zapłaciłem za to wszystko. 80,000 kip is in dollars? How many dollars? 80,000 kip? $2? $5. Dobra, jestem w busiku, jadę do hotelu. To jest całe lotnisko. W Luang Prabang. Właściwie to chciałem, bo nie chciałem takiego wielkiego, tylko chciałem prawdziwy Laos poznać, taki powiedzmy prawdziwszy niż stolica i blisko graniczące z Tajlandią, zaraz przy Tajlandii, gdzie pewnie te wpływy tajskie byłyby dosyć mocne. Jestem w prawdziwym Laosie. Fajnie, podekscytowany jestem. That the people come to Luang Prabang that they want to do, you know. First thing is they want to see the waterfall. Second, they want to see elephant. Third, they want to see the temple. And the Muslim people want to go is this museum, the National Museum. This one is the most famous temple in the town in Luang Prabang. That's called Wat Ching Tong. It's the only one temple that remained from Indochina War. Przyjechałem do hotelu, jest jeszcze gotowy pokój, jest hotel, ale widzieliście rozmowę. Fajnie wszystko mi wytłumaczył chłopak. Można tutaj sobie trochę rzeczy zobaczyć. Ja dzisiejszy dzień przeznaczę na to, żeby przejść się po centrum. Postaram się tam parę rzeczy wam pokazać. Jutrzejszy dzień zobaczymy, co będzie. Ale jedna z opcji jest taka, że chciałem wypożyczyć motor i pojechać na do wodospadu, by wam pokazać, jak to wygląda z perspektywy właśnie takiego zwiedzania alternatywnego, nie? Gdzie
nie wykupujecie sobie wycieczki, no tam noga mi nie pozwalała, więc w Chiang Mai widzieliście, że tam wykupywałem wycieczki, tam jeździłem w taki sposób zorganizowany bardziej. A tutaj tak, taki mam zakus, żeby wam pokazać, jak wygląda taka zupełnie turystyka, że jedziecie z własną komórką i szukacie tych miejsc gdzieś tam na kocią łapę. Więc mam nadzieję, że mi to jutro wyjdzie. Motor sobie wpożyczyłem w hotelu w ogóle, także spoko naprawdę, bo zazwyczaj jest troszeczkę zamieszania z tymi motorami, tam trzeba szukać wypożyczalni, uczciwych, potem trzeba z nimi negocjować, żeby paszportu nie zostawiać itd. itp. A tutaj w porządku, już tam zablokowali mi tam motor na jutro, więc tak dzisiejszy dzień będzie wyglądał. Więc ruszamy w Luang Prabang. Kawę chcę się napić, jeszcze szukam. Nie wiem, czy tu jest kawa jakaś taka z ekspresu. Nie ma. Kawy chcę się napić, bo jest w ogóle, żeby wam też powiedzieć, jest 10 rano. A tutaj szkoła i ćwiczą marsze jakieś takie, marszruty. Rutyny. Nie wiem, jakaś ceremonia będzie, czy jakiś występ. Większość podróżujących jest na motorkach, czy takich tutaj ala rykszach małych. Raczej świateł nie ma. To jest jedno z największych skrzyżowań w centrum. A tu się mieści nocny rynek. Tutaj zobaczcie, jest pusto, bo jest rano. Od 6 się zaczyna. Próbuję zamówić kawę i nie mogę się dogadać, żeby kawę zamówić. Coffee. Can? No ice. Ice? No ice. Ice don't have. Okay. Dobra, to już się dogadałem, że nie ma tutaj lodu. Idę do, nie udało mi się znaleźć kawy, ale idę do, słuchajcie, bankomatu. Tu jest bankomat, Visa ATM i zobaczcie, ktoś z giderą stoi. ATM. On chyba, nie wiem, czy tutaj zawsze stoi. Tu zawsze, tylko to jest ochroniarz. Widzicie? Nie ma miękkiej gry. U nas tam ochroniarze Solid Security tam mają te gazy pieprzowe i tam jakieś może, nie wiem, z walkie-talkie, żeby do kogoś zadzwonić, a tutaj ochroniarz stoi z takim gnatem, że jakby serię rozproszył, to byśmy tutaj po ścianach się zsuwali. No tutaj ryksza, a tutaj bankomat. Wypłaca jakąś kasę. Można się poczuć w Laosie. Dostałem 2 miliony, jakieś tam 500 zł w 50 tysięcy banknotach. Gruby plik. Udało mi się znaleźć miejsce. Taka kawiarnia, która się nazywa Pan Bone. Wrzucę wam link. Zamówiłem tradycyjny zestaw z jedzeniem Laosu. To jest Luang Prabang. Po mojej prawej stronie świątynia główna. Zaraz do niej pójdę. A przede mną kawka tradycyjna z Laosu, czyli mocna kawa i skondensowane mleko. A tutaj espresso jeszcze sobie zamówiłem i czekam na jedzenie. Dostałem taki ręcznik mokry i zimny. I co z tym ręcznikiem? Zamiast, żeby do ubikacji nie chodzić, wytrzeć ręce można. I twarz. A tu przyjechało jedzenie. Ależ smakołyki. Thank you. Zobaczcie, jaka taca wielka. Jest bardzo dobry, tu jest taka kiełbasa mocno cebulowa. Już dobra? Spróbujmy tego różowego. No jest jakieś takie, nie wiem,
lokalna potrawka na bekonie, ale dobra. To jest dobre. Trochę jak curry smakuje. A to? Co to, to, to? Jest bardzo dobre. Ale nie wiem, co to jest. Tutaj jeszcze kawałek ciasta. Okej. Słodkie ciasto ryżowe. Dobrze. Czyli taka kuchnia mocno ryżowa. Nie dowiedziałem, co to jest. To są wodorosty smażone w głębokim oleju. To lecę dalej. Dobre jedzenie, mogę polecić spokojnie. Bardzo, bardzo dobre. Rachunek 250 tysięcy kiepów. To też mu napiszę, ile to jest. Zobaczcie tutaj przez ulicę. W ogóle Laos troszkę poczytałem teraz. 7 milionów mieszkańców jest, mieszka 7 milionów osób. Zagęszczenie to jest 20 osób na kilometr kwadratowy. Dla porównania, w Tajlandii jest 120 osób na kilometr kwadratowy, a w Wietnamie 230 na kilometr kwadratowy. Dosyć mało zaludniony kraj. I są trzy pory. Jest pora deszczowa, zimna i lato. I teraz marzec, kwiecień to jest pora, gdzie jest lato. Temperatura sięga do 40 stopni. Jest teraz w tym momencie 33 stopnie. I to jest chyba ta pora, która jest najbardziej turystyczna. Najlepiej jest przyjechać do Laosu właśnie w marcu lub w kwietniu. No jest tutaj troszeczkę takich budyneczków. Tutaj są lekcje buddyzmu, można sobie kupić. I jakieś takie relikwie a la groby, sutupy, w których trzymane są jakieś relikwie. Wejście kosztuje 20 tysięcy kiepów. Dostajemy takie kadzidełka do zapalenia, do budy. Tutaj panie to sprzedają. Chodźmy. To co dostaliśmy, takie ręcznie robione, postawię tutaj. Jest taki rodzaj składania datków. A ta świątynia wygląda w ten sposób. Malutka. Bardzo. Z dużym Buddą. No takich świątyń już trochę widziałem w Tajlandii. Przejdę się tutaj troszeczkę, zobaczę i idziemy dalej. Muszę się tutaj rozejrzeć. Ta świątynia nazywała się Wat Mai. Z 1796 bodajże. No ale nic specjalnego dla mnie. Tak wam szczerze powiem, że tych świątyń dużo widziałem, więc to stara świątynia. Okej, to tu jest to jest muzeum National, narodowe, Luang Prabang. Tam była ta świątynia, tu przeszedłem. Tu jest to muzeum. A tu jest wejście na taką górę widokową. Tu jest sporo tych schodów, ale podobno dobry widok jest. Więc może tam wejdę. O, lepiej widać tą świątynię. A tutaj schody. To lecimy. Trochę się najadłem. Powiem wam, że trochę jestem pełen. Ale chciałbym zobaczyć, jak to wszystko wygląda z perspektywy takiej szerszej. Do zobaczenia na szczycie. Pozdrawiam z tego miejsca Maćka, który jest sportowcem, siłownię robi od zawsze i nie chcę, żeby posądził mnie o starodziadostwo, jak to on mówi. Maciek, robię to zupełnie bez zadyszki. Dotarłem do takiego półpiętra, no chwilę tam, 3 minuty i 20 tysięcy kiepów trzeba zapłacić i żeby tam dalej wejść. Schody krzywe jak cholera, pozapadane, połamane. Świątynia, do której idę, to 1804 rok jest zbudowana. I jest tutaj legenda taka, że ta góra, która tutaj oczywiście była dużo wcześniej, nie jest tutaj od zawsze, została przeniesiona z Ceylonu przez boga małpę Hanumana.
Jestem już na górze. Można kupić, zobaczcie, ptaki, jakieś wróbelki takie, ale... A po co te ptaki się kupuje? Po to, żeby je wypuścić w ofierze, w świątyni. 12 zł taki ptak kosztuje. No i proszę, jaki widok, kochani. Proszę, jaki widok piękny. Cały Luang Prabang. Widzicie, że w dolinie się mieści. Tu są pasma górskie, a tu przepływa Mekong. Piękny. Nie Mekong. Nie dobrze. Ha? Mekong tam. O, Polak. Jest kanał, nie? Kanał. To jest kanał. Kanał. Dobra. Mekong jest tam kanał. Żeby nie było, że Polacy nie podróżują, to. Pewnie, że podróżują. 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 Proszę bardzo, ekipa z Polski. Jesteście tak razem z dziewczynami? Z tam? Tak. Powoli. To się dowiedziałem, że to nie jest Mekong, tylko rzeka dopływająca. Mekong jest tamtej strony, to wam pokażę. No, piątka Polaków fajnie sobie zwiedzają, też na własną rękę. Bardzo przyjemnie spotkać rodaków. Tutaj taka mała świątynka jest. Można się pomodlić, pomedytować. A Mekong jest z tej strony, zobaczcie. Tutaj. O, tutaj. Tutaj jest droga, którą szedłem i będę dalej szedł. A punkt nazywa się Posey Hill tutaj. To wam wrzucę lokalizację. Tutaj też jest taki kolejny taras widokowy. Ładnie to wygląda. Dobra, zszedłem z Posey Hill, idę dalej. Może do tego muzeum zobaczę, pokażę wam, jak to wygląda, jakbyście interesowali się takimi tematami. No nie zobaczę, bo jest, słuchajcie, 12 godzina, a jest od 11.30 do 13.30 przerwa, więc wrócę później. No i tutaj idziecie dalej prosto, to jest taka ulica, która jest ze wszystkim. Sklepy są tutaj, salony z masażem, jest bank, takie chyba centrum życia i wydaje mi się, że w nocy też tutaj jest tak więcej się dzieje. Słuchajcie, jest południe, nie dam rady, słońce jest zbyt duże, żar z nieba, idę na masaż. Jedną rzecz, którą można tutaj zrobić, to spróbowanie tradycyjnego laotańskiego masażu. Kosztuje 120 tysięcy za 90 minut. I tu jest miejsce, które znalazłem, które podobno, zgodnie z opiniami, jest dobre. Mieści się zaraz na ulicy, przy wejściu z tej głównej ulicy. I tak wygląda. Na wejściu z reguły myte są nogi. Idziemy do pokoju masażu z moją masażystką. Tak wygląda sala do masażu. Tyle, powiem wam, zdam wam relację, jak skończę. No dobra, to jestem po. W sumie w porządku masaż. Zasnąłem, nawet zżybnąłem się, ale... Żebym jakoś specjalnie wyróżniał, że to jest laotański specjalny, to nie powiem wam. Tak jak tajski. Ciski, stretchingi, tego typu rzeczy. Ale bardzo fajne i miejsce do polecenia jak najbardziej. Trafiłem przez przypadek do takiego baru. Tam są chłopaki, które go założyli. Miesiąc temu go założyli, na 2 miesiące, żeby zdobyć sobie trochę doświadczenia. Trochę sobie porozmawiałem o Laosie. Generalnie sezon zaczyna się od grudnia, powiedzieli. Zobaczcie, jaki tutaj jest widok piękny. I tą łódką chcę popłynąć na zachód słońca. Zaczyna się to o godzinie 5 i trwa 2 godziny i zachód słońca się ogląda na Mekongu, na takiej łódce. 4:30 mam ten, mam tutaj być, to mam jeszcze 2 godzinki. Zeksploruję temat tutaj
I no i tyle, nie? I będę tam dalej pokazywał wam, co tutaj się znajduje. Chciałbym przejść się tą rzeką tutaj. Jeszcze tak obejść to dookoła. No dzisiaj taki dzień właśnie w mieście, zakończony przejażdżką po delcie Mekongu. Tu pan coś naprawia. Tu są takie hoteliki, restauracyjki z widokiem na rzekę. No tutaj na całą rzekę można dojść. Może nie na co jest zejście tam. Natomiast zobaczcie, tutaj fajne takie jackfruity. Bo w Wietnamie widziałem, w Indonezji takie drzewko tutaj rośnie i bambusy ładne. Żółte. Fajne, sawadi. Fajne. Takie. A tu jest zejście na... O! Do samej rzeki może. Zobaczymy ten Mekong. Co to, to tam? Co to, to, to? Można zejść do samej, na samą tutaj. Hello. Dziewczyny sobie robią piknik, ale nie mówią po angielsku. Ale tutaj jest chyba Mekongiek piękny. O. I nawet czysta woda, powiem wam. Myślałem, że jakaś brudna taka będzie, ale spróbuję jeszcze tu zejść, żeby nie pierdzielić się, ale o, zobaczcie, jaka czysta woda. Gliniane zbocze. To jest taki Laos, który ja chyba sobie wyobrażałem właśnie, że jakieś tam łódeczki, jakieś takie chatki, woda, tutaj świątynia jakaś na górze jest. Jakieś góry takie. No, ładnie to wygląda tutaj. Wchodzę do świątyni Wat Ksiatong, która jest opisana jako najbardziej tradycyjna laotańska świątynia. Być może nawet w całym Laosie. I to jest to. Tutaj, co widzicie. Widzicie tutaj takie lwy z zębami. Jakieś kwiaty lotosu. O, pewnie symbolika tutaj ma dużo do mówienia. Zajrzymy sobie. Jest Budda. Tam są jakieś te. Dobra, już wejdę. Proszę. Taki dach już trochę zawalający się i Budda, do którego się modlimy, i figurki Buddy. Im więcej, tym lepiej. Także tak, o, proszę bardzo. Najsławniejsza świątynia w Laosie. To jest zdaniem niektórych. Tutaj taki gong jest. O, taki tutaj jest. Ten gong, żeby... Ojajaj, taki głęboki dźwięk. Nie będę mocniej bił, bo ktoś się zdenerwuje. To wszystko jest oczywiście obszar pagody, więc tu mieszkają mnisi. Mnisi to już tak jak w Tajlandii, są utrzymywani z datków. Tutaj na przykład jest mnich, który tutaj żyje. Do you live here? Yeah. Yeah, okay. I... No i tyle. What time is the gift? In the morning. 5:30 in the morning or in six? In the morning at 6. Six. Yeah. And that's the main road? Yeah. Okay. Thank you. Jest tutaj taki zwyczaj, że mnisi, tak jak w Tajlandii, wychodzą i zbierają datki, ale tutaj jest to dosyć tak mocno zorganizowane, jako też turyści tutaj to przychodzą patrzeć, ale to jest takie w miarę naturalne. O 6 rano, nie wiem, czy wstanę, czy nie. A tutaj kokosy, zobaczcie, ciach, kokosy. Ciachają tam kokosy, o, na linie go trzyma. A, idę zobaczyć, jak to wygląda. A, opuszcza te kokosy, zobaczcie. Na takiej linii, widzicie? Nie zrzuca tych kokosów, tylko opuszcza. O, zobaczcie, tam facet jest. Somebody there? Bez zabezpieczenia. O, ja nie mogę. Zobaczcie, jaka ta palma jest wysoka. I on tam w tej koronie buszuje. Tak, jakiś kokosów, zobaczcie. Jezus!
Maria. Ale to ciężkie jest. Kilkanaście albo kilkadziesiąt kilogramów. A tutaj jest tuk-tuk, zobaczcie, taki, którym tutaj się porusza. Wszędzie są te tuk-tuki trochę inne. Tutaj ten ma jakieś takie koła mocniejsze. Silnik taki, nie wiem, od Zaporożca wygląda. I to wszystko jest zespawane i taki ala motor, że ja jadę na motorze, tu ma bak, a tutaj mam wszystko inne, tylko mocniejszy silnik, właśnie taki mocny. I pan sobie siedzi, czeka na klientów, ładnie pomalowany. Wszędzie inne, na Filipinach tricycles, motor z takim koszem, w Indiach rykrze, mniejsze, w Tajlandii tuk-tuki, wszędzie inne, w każdym kraju jakieś specyficzne. To, tak obchodzę to miasto, to tutaj takim łukiem, tu jestem na tym najbardziej wysuniętym cyplu, to tu widzicie, są te kanały, a tu są takie cały czas rezydencje, takie, znaczy rezydencje, jakie guest house'y, gdzie można coś wynająć do mieszkania, wychillować się, coś tutaj zjeść sobie nad brzegiem i odpocząć. Tu idę główną ulicą znowu i doszedłem do, to jest Pałac Królewski i muzeum, do którego jeszcze chciałbym dzisiaj wejść. Nie, to jeszcze nie jest to, to jest świątynia Wat Sensoukaram. Kolejna świątynia, że odnowiona, jakieś tutaj kapliczki są, a tutaj jest właściwa świątynia laotańska. Laotańska czy laoska? Dobre pytanie. No ale nic. Chciałbym, kurczę, do tego Royal Palace, do tego National Museum pójść, do tego Muzeum Narodowego. W drugą stronę muszę iść, 8 minut. W tamtym kierunku. A tutaj jest szkoła. Dzieciaki tutaj kończą chyba. Tę zbiórkę ostatnio mają. No jestem. Zobaczymy, czy wejdę. Czy już zamknięte? Chyba nie. Chyba mogę wejść. Udało mi się, trochę ponegocjowałem. It's for you? Thank you. Trochę ponegocjowałem, ale otworzyli kasę dla mnie i za mną facet już się ustawia też, że chce też się dostać. No jestem tutaj, 30 minut, muzeum główne i muszę powiedzieć wam, że nie myślałem, że będzie to takie rozległe i dobrze zorganizowane. Pierwsze wrażenia są bardzo fajne. Gdzie pierwszą piękną świątynię główną. Tutaj kolejne po lewo od tej świątyni muzeum narodowe. Bilet 30 tysięcy. Nie można w środku nagrywać, wyszedłem już. To jest, słuchajcie, były Pałac Królewski, w którym teraz jest muzeum. I są tam różne takie, no, pamiątki z tego czasu, sala dekoracyjna, insygnia królewskie, jakieś sztylety. Z ciekawych rzeczy są podarunki z różnych krajów, nie wszystkich, bodajże z 12, które dostał cesarz Laosu. I jest też podarunek z Polski. Jest tam jakieś łyżeczki są z Polski, które przysłaliśmy jako podarunek, są wyeksponowane. I jest też taki sztylecik taki zakrzywiony, taki kozacki. Taki się tam Polaków spotkałem, to się śmieliśmy, że z Zakopanem można kupić na Krupówkach. No ale jest taki ładnie wyeksponowany, także miło. To pomelo rośnie tutaj. A to jest ostatni budynek, czyli teatr. Dzisiaj nawet o 18.30 jest sztuka. Bilety od 100 tysięcy do 200 tysięcy kiepów, czyli od 10 do 20 zł. Napiszę wam też, ile to jest w przeliczeniu. A tutaj za mną jest pomnik cesarza Sirinsabang. W Loan Prabang, jak będziecie, to bardzo polecam to National Museum, czy tam ten Royal Palace, jak to się nazywa, wrzucę wam link też w opisie. Naprawdę w porządku jest, można sobie troszeczkę pooglądać historii. Dosyć dobra jakość tego wszystkiego jest wystawiona, opisane dobrze po angielsku, także jak najbardziej do polecenia. Jadę na statek,
i pan z hotelu mnie wiezie z recepcji na swoim motorze. Mam tam 3 minuty do odpłynięcia tego statku, ale zobaczymy, no może trochę się spóźni. Podejrzewam, że nie będzie jak o czasie, ale nie chcę pocałować klamki, bo jutro już nie pojadę. Chciałem to zobaczyć. Podróż statkiem po Mekongu. Mnisi. Macie taki overview całego miasta teraz. Które odżywa trochę. No dobra, jadę. So how about those boat rides, huh? Oh wait, maybe we'll take a different street. How about those boat rides? Hey, I see you about 5 o'clock, right? 4:30, he said. Hey, that's right, yeah, 4:30. Yeah. Is this a ticket or? No, this one is. This is a ticket, alright. To jest bilet tutaj. 200 tysięcy kipów, napiszę wam. Thank you very much. Welcome. Kupiłem bilety. Bilety to patyki. I zjem coś tutaj u chłopaków. Robię mi jakiegoś hamburgera. I lecę i jadę. Tu są te łódki. Na jednej z tych, chyba na tej. Jestem już na łódce. Jak to wygląda? Są takie leżaczki, są krzesła wokoło. Można sobie usiąść. Ja kończę swojego burgera i zaraz będę się relaksował. Ale spoko to wygląda, naprawdę. Tak to wygląda. Tutaj zobaczcie. Piękna podróż na tym statku. Tutaj zobaczcie, jak to wygląda jeszcze z bliska. Są takie kanapy tutaj, stoły, tam się ludzie dobrali w pary, rozmawiają. Tutaj też jest drugi pokład na dole, więc naprawdę fajna sprawa. I jedna uwaga, jak tutaj przyjedziecie, to są takie łódki mniejsze, które jeżdżą i one tam kosztowały, z tego co się dowiadywałem, 300 tysięcy tych kipów. A ta 195 tysięcy i bardzo fajne, więc wrzucę wam lokalizację do fajnego baru, w którym też jest ta, możecie kupić tą łódkę i tutaj możecie popłynąć. Naprawdę najlepsza przejażdżka łódką, na której byłem w życiu. Dostaliśmy takie bambusowe listki z napisaniem złych rzeczy i dobrych rzeczy i teraz wrzucamy do takich miejsc, dobre i złe. Będziemy to puszczali z Mekongiem i wtedy to wszystko zniknie i będzie nasze życie wspaniałe znowu. Ceremonia uwalniania ryb. No i tyle. Wracam z przejażdżki. Było bardzo fajnie. Kończę dzień w Luang Prabang i jutro będę się przygotowywał na kolejną wycieczkę. Tyle na dzisiaj. Cześć. Hej.